z firmą Orion postanowiliśmy zrobić takie szkolenie praktyczne właśnie ze znieczuleń, z leczenia bólu, a przy okazji też przybliżyć parę rzeczy, którymi się zajmujemy tutaj na miejscu, czyli badaniami rezonansem magnetycznym, leczeniem chirurgicznym, różnego rodzaju właśnie tutaj dyskopatii u zwierząt, tak, jak również szeroko pojętą rehabilitację. Przewidziany czas, jaki mamy tutaj gdzieś, to jest około 4 do 5 godzin. Także myślę, że się wyrobimy i w takim razie zaczynamy, także życzę tutaj przyjemnej do wysłuchania doktora. Bardzo proszę, doktorze, dziękuję. Dziękuję, witam Państwa serdecznie. Jak już Pan doktor powiedział, głównym moim zagadnieniem, którym zawodowo się zajmuję, to są schorzenia rdzenia kręgowego. Obiecuję nie zanudzić Państwa na tej prezentacji, będzie bardzo krótka prezentacja. Problem z dyskopatią wiąże się z tym, że ten sam dysk, proszę Państwa, składa się z dwóch struktur. Na zewnątrz ułożony jest pierścień włóknisty. Ten pierścień włóknisty, ten płaszcz, który otacza jądro miażdżyste, tutaj w tym pierścieniu włóknistym te kolejne warstwy nachodzą na siebie, one nie powodują zamknięcia całkowitego, proszę Państwa, tego pierścienia włóknistego, tylko są pojedyncze warstwy, co będzie bardzo istotne w późniejszym procesie tej samej dyskopatii. Czasami właściciele mówią, że jamnik, czy szicu, czy pekińczyk przeskakuje na przykład do piaskownicy, skakuje się z dziećmi bami i potrafi się wybić normalnie. W czasie tego lotu przestawia sobie ten kręgosłup, ten dysk mu wypada i upada już jako porażony pies, czyli to następuje, proszę Państwa, bardzo szybko. I to, że pies poruszy Państwu nogę przy badaniu czucia głębokiego, to nie znaczy, że on to czucie głębokie ma. Czucie głębokie jest to czucie mózgowe, czyli musimy widzieć reakcję ze strony głowy. Naciskacie Państwo na ten opuszek, czy na ten pazur i podciąganie kończyny nie świadczy o tym, że jest to czucie głębokie zachowane. Będzie zachowane wtedy, jak pies pokaże reakcję ze strony głowy. A reakcja bólowa ze strony głowy mózgowa to jest na przykład oblizywanie, to jest intensywne ślinienie, to jest to, jak pies chce pobudzić właściciela albo Państwa. To jest wtedy świadczy o tym, że to czucie głębokie jest zachowane i wtedy troszkę więcej czasu mamy na ewentualne leczenie zachowane. Z wysokiej klasy specjalistami z neurologii, jak właśnie dr Stańczyk czy dr Przosek, mamy okazję spotkać się tutaj w pracowni rezonansu magnetycznego z ciekawymi przypadkami. Jednym z takich przypadków jest właśnie syryngohydromielia. Wybrałam ten przypadek ze względu na to, że ta rasa staje się coraz bardziej popularna. Ich plusem też jest bardzo przyjazny charakter i sprawiają dosyć mało problemów. Syryngohydromielia jest dosyć nowo odkrytym schorzeniem u tych psów, jest chorobą dziedziczną, przekazywaną przez kilka genów i z tego względu z każdym nowym pokoleniem staje się coraz większym problemem. Tutaj są zdjęcia z rezonansu magnetycznego naszego pacjenta. Tutaj widać nieznaczne tylko uwypuklenie mózgu do genu rdzenia kręgowego, a tutaj widać płyn w rdzeniu kręgowym. Trafił do nas 2 miesiące temu kawaler Kingcha Spaniel, 3,5-letni. Właścicielka zaniepokoiła się ze względu na powtarzające się epizody świąt w okolicy szyi po prawej stronie. Ten świąt nie był zbytnio nasilony, to nie było tak, że pies drapał się przez 2 godziny. Ale ponieważ właścicielka jest hodowczynią i orientowała się w najnowszych publikacjach, była zaniepokojona, że to może być objaw właśnie syryngohydromielii. Chciała wykluczyć i uzyskać certyfikat psa wolnego od syryngomielii. Takie badanie wysyła się do Anglii, do pani doktor, która się zajmuje właśnie tym schorzeniem. I tak, pacjent miał tylko i wyłącznie świąt okolicy szyi. W badaniu klinicznym była hipersensybilizacja okolicy ucha prawego. Nie dał sobie zbadać kanału słuchowego bez sedacji. Nie było żadnych deficytów neurologicznych i żadnych zmian skórnych. Tutaj właśnie w syryngohydromielii najwcześniejszymi objawami choroby jest świąt lub pseudoświąt. Trzeba oczywiście przeprowadzić diagnostykę różnicową z chorobami skóry i z chorobami uszu, ucha wewnętrznego. Dodatkowo kolejnymi objawami, które mogą się pojawić, to jest bolesność szyi, skolioza,
czyli przy długotrwałej, nasilonej bolesności tępiec cały czas się wygina i powstaje zaburzenie budowy kręgosłupa oraz niedowłady, jak też całkowity paraliż, bardzo nasilony po prostu przypadek. Więc rehabilitacja to jest najwyraźniejszy strat ludzi, czyli stosowanie ucisku na tkanki miękkie, powodujące korzyści, które tutaj chcemy uzyskać. Ma to na celu przywrócenie pacjenta do funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego. Tutaj w weterynarii będziemy mówili tylko i wyłącznie o funkcjonowaniu fizycznym. Pośrednio będziemy uzyskiwali skutek funkcjonowania psychicznego. Rehabilitacja jest dość obszerną dziedziną, dlatego podzielono sobie ją na trzy składowe, czyli fizykoterapię, jest to leczenie przy pomocy składników fizycznych, to jest czynniki termiczne, wodę, prąd elektryczny, promieniowanie świetlne, ultradźwięki, ewentualnie fale ultradźwiękowe innego rodzaju. W dalszym ciągu kinezoterapia, czyli leczenie przy pomocy samego ruchu oraz masy. Dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz Państwa na krótki poczęstunek, tak proszę sobie skorzystać z kawy, chwila przerwy, a potem się dobrze zczytać. Dzięki uprzejmości firmy Orion Pharma. Możecie Państwo posłuchać, więc bardzo prosimy tutaj doktora o przybliżenie nam tego tematu. Także dziękujemy bardzo za bycie i bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Może część z Państwa gdzieś już ten temat widziała, albo nie, ale zawsze mam to założenia, że im częściej się pewne rzeczy mówi lub słucha, tym więcej zostaje w głowie, poza tym pewne rzeczy się rozjaśniają. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali nie tylko na temat produktów firmy Orion, ale nie w kwestii tego, że to są produkty firmy Orion, mimo że oni sponsorują to spotkanie, tylko dlatego, że są to w zasadzie najnowszej generacji leki, jeśli chodzi o anestetyki weterynaryjne, służące do różnych celów i to spróbuję dzisiaj Państwu przedstawić, a później pokazać jeszcze, że można je wykorzystać w różnym wydaniu. Dexdomitor, przeźroczysty płyn, 0,5 mg w mililitrze, dexmedetomidyny, czyli tego enancjomeru prawoskrętnego, buteleczka wielokrotnego użytku i to już pierwszy jakby element, który trzeba sobie zapamiętać. Zawsze, ale to zawsze, jeżeli nabieramy z tej butelki preparat, to zawsze dexmedetomidynę, a dopiero później dołączamy cokolwiek innego. Czyli nigdy nie robimy tak, że na przykład to był jazzik, i później wsadzamy tą samą igłę do dexmedetomidyny. Prawoskrętny enancjomer ma to do siebie, że jak go zapaprzemy, jak ja to mówię, czyli zanieczyścimy czymś, to będziemy mieć sytuację taką, że on za chwilę przestanie nam działać tak, jak byśmy chcieli. I później są oczywiście telefony, nie, dlaczego to nagle przestało działać, albo działa inaczej.
Ja tego doświadczyłem w klinice, w związku z czym wiem dokładnie o tym, że trzeba na to bardzo zwracać uwagę, żeby pamiętać, żeby najpierw, tam gdzie będziecie mieli czyste formy leków, prawo czy lewo skrętne, czy jakiekolwiek, ale będzie ten LDS, prawda, to samo będzie kiedyś tam was dotyczyło ketaminy. Przypuszczam, że prędzej czy później esketamina wejdzie do weterynarii i też będziecie mieli ten sam problem. Mamy pacjenta, wiek, ile ma? Żyją w tyle psy jeszcze? Chyba 10. Przy oszukiwaniu myślimy stumienie zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Świadczy o tym, że albo mamy płyn, gdzie wybijamy płucowy, albo się coś dzieje w głębie samych płuc. Sedujemy go samą dexmedetomidyną, żeby już nie pogłębiać niewydolności oddechowej, która i tak u tego pacjenta jest. Jakkolwiek pamiętajcie o tym, że na przykład butorfanol ma bardzo silne właściwości przeciwkaszlowe. Mamy założony dostęp do dożylny, moglibyśmy sedować dożylnie, ale ponieważ ja, jak mówię, ja zawsze jestem zwolennikiem sedacji domięściowej, bo ta sedacja jest wolniejsza, w związku z czym podamy środek do mięśniowy. Pacjent waży 18 kg, 20-30 mikrogramów na kilogram. To tutaj wyjdzie przy 18, normalnie byłoby 0,0 przy 20 mikrogramach, 0,04 na kilogram, na 10,04, na 18, na 20,08. No teraz redukujemy, bo wiek to już na pewno nie 0,8, tylko co najmniej 0,7. Problemy oddechowe, nie musimy tego pacjenta stłamsić tak bardzo. Powiedzmy 0,6 to byłaby taką dawką optymalną i tyle spróbujemy temu pacjentowi podać. Ocenić. Widzimy, że utrzymuje dwutlenek węgla na prawidłowym poziomie. Już w tej chwili troszeczkę przy tym wysokim izofluranie 2 volumen procent już powoli zaczyna normalnie oddychać.